Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym zamkowym webinarium z cyklu Historia po królewsku. Tym razem w Zamku Królewskim będziemy rozmawiać o Powstaniu Warszawskim. Powstanie Warszawskie i Zamek Królewski. O tym będą dziś dyskutować nasi dwaj goście. Profesor doktor habilitowany Piotr Majewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz historyk wojskowości i archeolog Norbert Bączyk. Przypominam Państwu i do czego Państwa serdecznie zachęcam, że podczas tego webinarium możecie Państwo zadawać pytania. Także jeżeli chcecie Państwo zostać z nami, to bardzo zapraszam o tajemnicach, nowych odkryciach, nowych datach z faktów Powstania Warszawskiego i Zamku Królewskiego. O tym dzisiejsi goście, którym oddaję głos. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa. Proszę Państwa, w tym roku obchodzimy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wydarzenia niezwykle istotnego zarówno dla historii naszego kraju, jak i dla naszej stolicy Warszawy. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będą losy Zamku Królewskiego przede wszystkim w okresie Powstania Warszawskiego i o tym poświęcimy, temu zagadnieniu poświęcimy część naszego spotkania. Niemniej postaramy się również Państwu ukazać losy Zamku Królewskiego w nieco szerszym kontekście, to znaczy w okresie również okupacji i tego, jak Zamek Królewski był w czasie tej okupacji postrzegany przez Niemców, czy zamierzali go zniszczyć od razu, czy może zniszczenie Zamku Królewskiego było wyłącznie efektem działań wojennych, a może jednak zamierzoną destrukcją ważnego dla nas Polaków centrum kulturalnego i politycznego. Panie Piotrze, Pan jest specjalistą od m.in. okupacyjnej historii zamku i tak z mojej strony pierwsze pytanie o rolę Zamku Królewskiego jeszcze przed wojną. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o centralnych elementach naszego budynkach, centralnych elementach naszego państwa, przychodzi nam na myśl Sejm, Pałac Prezydencki, ewentualnie Belweder, który jeszcze niektórym kojarzy się z marszałkiem Piłsudskim w okresie międzywojennym. A Zamek Królewski, odbudowany de facto w latach 70. XX wieku, umyka nam, prawda? Umyka nam w ten sposób, że mało kto zdaje sobie sprawę, że to, jak dzisiaj myślimy o Sejmie czy o Pałacu Prezydenckim, to wielu Polaków przed wojną tak właśnie myślało o Zamku Królewskim. Tak, dzisiaj zamek jest przede wszystkim muzeum wnętrz. Jest miejscem, w którym prezentowane są wybitne wystawy, w którym odbywają się ważne wydarzenia rangi państwowej, naukowej, ale w swej tradycji zamek jest tym wszystkim, co Pan wymienił, bo jest miejscem, z którym wiąże się i tradycja sejmowa, i tradycja rezydencjonalna, i siedziba najwyższych władz państwowych, miejsce symboliczne dla suwerenności państwa, dla niepodległości państwa polskiego. I w roku 1939, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, zamek był przede wszystkim, i tak był postrzegany, jako rezydencja prezydenta. Jako miejsce, w którym zapadały najważniejsze decyzje dla naszej zbiorowości i naszego państwa. I jako miejsce, które nie tylko w odbiorze obywateli polskich, ale także w relacjach międzynarodowych, także z punktu widzenia tych państw, które okazały się w 1939 roku państwami najezdniczymi, był symbolem suwerenności, był miejscem, szczególnym miejscem, z którym wiązała się niepodległość i symbolika niepodległości Polski. No ja jeszcze, można powiedzieć, dopowiem do tego, że tu właśnie na zamku w styczniu 1939 roku marszałek Śmigły-Rydz, prezydent Mościcki i minister spraw zagranicznych Beck podjęli decyzję, że będą opierać się Hitlerowi. Tak, można powiedzieć, w tych murach, w tych wnętrzach zapadła decyzja, mówiąc krótko, że będziemy się bronić. Tak, że będziemy się bronić, że nie przystąpimy do paktu z Hitlerem, że będziemy szukać innych alternatyw.
Więc można by powiedzieć, że nasza historia i to, co się potem stało, zapadło właśnie tu w zamku. Tak. 1 września zaczyna się wojna, rozpoczynają się pierwsze naloty na Warszawę, potem 8, 9, 10 dzień września regularne wojska niemieckie podchodzą pod miasto. Zaczyna się również ostrzał artyleryjski. I jedno z najsławniejszych zdjęć, najsławniejszych momentów, ikona, klisza historyczna, prawda? Płonący Zamek Królewski. I symboliczna data. 17 września 1939 roku, w sposób niezamierzony data symboliczna. Z jednej strony dzień, w którym Zamek Królewski zostaje ostrzelany. Zamek Królewski zostaje, mimo tego, iż jest dziełem sztuki, jest obiektem zabytkowym, jest obiektem rangi artystycznej, mimo tego, iż może podlegać ochronie konwencji haskiej, zostaje zbombardowany, zostaje ostrzelany, płonie. Płonie niczym płonący symbol niepodległości i suwerenności państwa. Ale to jest data w sposób niezamierzony symboliczna także dlatego, że 17 września to jest tak naprawdę przesądzenie wyniku kampanii wrześniowej, przesądzenie walk wrześniowych ze względu na agresję Związku Sowieckiego. To jest ten symboliczny cios w plecy. Tak więc 17 września staje się przez to symboliczny, ponieważ łączy w sobie doświadczenie zniszczenia zamku jako zniszczenia takiego obiektu szczególnego nie tylko dla suwerenności, ale także dla dziedzictwa kulturowego Polski, ale także w szerszym kontekście pokazuje na doświadczenie września, doświadczenie walki z dwoma agresorami, doświadczenie także ceny tego heroicznego wyboru i tej decyzji, która w murach tego, w tym miejscu, w murach tego zamku zapadła na początku 1939 roku. Kiedy sobie przypominam, widzę, zresztą, bo to również zostało nagrane w kronice filmowej, zostało to sfotografowane, kiedy płonie wieża zegarowa, symbol zamku, ale nie płonie tylko sama wieża, prawda? Bo wtedy, no, gdyby to był przypadkowy jeden pocisk zabłąkany albo pojedyncza bomba, no to można by powiedzieć, że trafiło w wieżę zegarową i ona spłonęła, ale zamek jest dużą, wielką budowlą, a zdaje się, że te zniszczenia były wówczas o wiele większe, nie dotyczyły samej wieży. Tak, pamiętajmy, że to nie był pocisk przypadkowy, tylko był to ostrzał celowy. Zamek został ostrzelany właśnie dlatego, że był zamkiem, właśnie dlatego, że był siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej i miejscem dla państwa polskiego symbolicznym. Także dzień 17 września to nie jest tylko pożar wieży zegarowej, to jest pożar całego kompleksu zamku, to jest pożar, który rozpoczyna się od zamkowych poddaszy, ale to jest także czas szczególnych, heroicznych działań ludzi, którzy usiłowali ratować to, co na ich oczach ginęło. Pożar jest zawsze zniszczeniem. Ogień trawi nie tylko substancję techniczną, ale trawi także zabytki, trawi wyposażenie zabytkowe zamku. Więc akcja ratowania zamku i jego wyposażenia przed pożarem to jest pierwsze heroiczne doświadczenie pokolenia polskich muzealników, historyków sztuki w czasie II wojny światowej. Akcja ratowania zamku przed zniszczeniem angażuje nie tylko straż pożarną, nie tylko pracowników administracji zamkowej, ale także pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Tu nie sposób nie wspomnieć o takich ludziach jak Stanisław Lorenc, Jan Zachwatowicz, który wówczas jako osoba służąca w obronie przeciwlotniczej był zaangażowany w ratowanie zamku, jak Kazimierz Skurewicz, kustosz przedwojennych zbiorów zamkowych, czy wreszcie
czy wreszcie Kazimierz Brokl. Który, zdaje się, właśnie przypłacił życiem. Myślę, że to jest postać szczególnie zasługująca na wspomnienie, ponieważ Kazimierz Brokl, kustosz przedwojennych zbiorów zamkowych, ratowanie zamkowego wyposażenia przypłaca życiem. Czy to jest postać heroiczna, postać, która niewątpliwie zasługuje na pamięć. Czy wtedy, w czasie pożaru, duża część zabytków zgromadzonych w zamku uległa zniszczeniu, czy udało się większość ewakuować? Trudno to mierzyć w procentach, natomiast znaczną część wyposażenia zamkowego udało się wywieźć do Muzeum Narodowego w Warszawie. W magazynach, podziemiach Muzeum Narodowego przechowano znaczną część zamkowego wyposażenia, na tyle istotną, że w okresie powojennym, biorąc pod uwagę jeszcze zniszczenia, rabunki, konfiskaty dokonywane przez władze okupacyjne, ocalone elementy wyposażenia mogły potem posłużyć jako wyposażenie zamku oraz jako wzorzec odbudowy, bo pamiętajmy, że ratowano nie tylko dzieła sztuki, nie tylko rzeźby, portrety, nie tylko wyposażenie artystyczne, ale także fragmenty dekoracji, fragmenty stiuków, fragmenty malarstwa ściennego, po to, aby właśnie potem w pracach konserwatorskich, które już wtedy widziano jako możliwość odtworzenia zamku po wojnie, planowano i poszukiwano dla nich wzorców architektonicznych i wzorców artystycznych. Warszawa pod koniec września skapitulowała, miasto dostało się w niemieckie ręce. Bardzo szybko, bo już w październiku zdecydowano, że miasto zostanie sprowadzone wyłącznie do roli stolicy dystryktu, a nie całej generalnej gubernii, jak Niemcy wzorem I wojny światowej nazwali część polskich ziem okupowanych. I znani byli również wówczas z tego, a celował w tym marszałek Hermann Göring, który uwielbiał okradać każdy kolejny podbity kraj w Europie z różnego rodzaju dzieł sztuki. No Niemcy byli znani z tego, że, czy też dygnitarze narodowo-socjalistyczni, próbowali sobie przywłaszczać różnego rodzaju cenne zabytki. Czy Zamek Królewski również został dotknięty grabieżą niemiecką? Zamek Królewski był przykładem takiej grabieży, takiej konfiskaty dzieł sztuki w znaczeniu systemowym. To nie był tylko zamek i to nie były tylko rabunki o charakterze indywidualnym, przypadkowym, dokonywane przez osoby prywatne czy na rzecz takiego czy innego dygnitarza. Wprowadzono na terenie okupowanej Polski przepisy prawa okupacyjnego, które obligowały władze i urzędy niemieckie do przeprowadzenia konfiskaty dziedzictwa kulturowego byłego, jak mówiono wówczas, państwa polskiego. Prawo okupacyjne, które wówczas ustanowiono, było niezgodne z prawem międzynarodowym, ze wspomnianą chociażby już dziś przeze mnie konwencją haską, która nie pozwalała na konfiskowanie tego typu dzieł sztuki, dzieł artystycznych do czasu zawarcia traktatu pokojowego. Tak więc to, co się działo w zamku, rabunek jego wyposażenia, był przykładem systemu, jakim było prawo okupacyjne. Pamiętajmy, że ten rabunek, o którym mówimy, miał wymiar bardzo perfekcyjny i dosłowny. Szczęśliwie zachowały się zdjęcia z tego czasu, na których widać, że rabowano nie tylko to, co cenne, nie tylko rzeźby, portrety, to, co uchodzi za dzieło sztuki, ale rabowano wszystko, co się może, tak mówiąc, po prostu przydać. Rabowano wyposażenie techniczne, nawet przydały się, jeśli tak można powiedzieć, trofea myśliwskie z kolekcji, z przedwojennej kolekcji prezydenta Mościckiego. Tak więc zamek został ogołocony do żywych murów, do żywych ścian. No to można by powiedzieć z ironią, że właśnie wielki łowczy Rzeszy, Hermann Göring, być może osobiście był zainteresowany pozyskaniem co po niektórych trofeów, tym bardziej, że w okresie międzywojennym parę razy Göring przyjeżdżał na polowania, ale to taka również dygresja. To były inne czasy.
1939 roku oblężenie miasta doprowadziło do zniszczenia wielu cennych budynków. Niedaleko spłonął Teatr Wielki, spłonął Zamek Królewski. Ale w większości wypadków Niemcy zamierzali pozostawić te budowle, jak to mówili, żeby przypominały nam Polakom o klęsce 1939 roku. Zamierzali większość zostawić, ale już w roku 1939 w stosunku do Zamku Królewskiego, jako do siedziby prezydenta i w pewnym sensie do symbolu państwa polskiego, ich stosunek był odmienny. Oni zamierzali Zamek Królewski wysadzić w powietrze. Czy podjęli zaawansowane wówczas, już w 1939 roku, działania w tej materii i dlaczego tego nie zrobili ostatecznie? Tak, w odróżnieniu od innych zniszczonych obiektów, budynków, w tym także budynków zabytkowych, zamek miał, czy zniszczenie zamku miało być doprowadzone do kompletności, do ostateczności. Właśnie dlatego, aby niejako symbolicznie przejąć to miejsce, z którym wiązała się symbolika państwowa. I w tym celu, aby dokonać kompletnego zniszczenia, służby techniczne, saperzy niemieccy dokonali nawiercenia kilku tysięcy otworów we wnętrzach zamku, kilka czy kilkanaście z tych otworów, co uważniejsi obserwatorzy naszej rozmowy mogą dostrzec w naszym tle, za naszymi plecami, po to właśnie, aby przygotować zamek do wysadzenia. To wysadzenie miało nastąpić na przełomie grudnia 1939 roku i stycznia roku 1940. W każdym razie wówczas zamek do tego wysadzenia był już przygotowany, ale jak wiemy, nie nastąpiło to wówczas. Wiele jest prób wyjaśnienia tego faktu, tej zwłoki. Często mówi się o interwencjach międzynarodowych, o interwencjach nawet polskiego rządu na uchodźstwie za pośrednictwem watykańskiej dyplomacji. Myślę jednak, że podstawowym powodem tego, iż zamek wysadzono wtedy, kiedy powiemy o tym w dalszej części spotkania, a nie w roku 1939 czy 1940, było to, iż sąsiadował on z bardzo ważną trasą komunikacyjną wschód-zachód. Sąsiadował z mostem Kierbedzie. I gdyby Niemcy podjęli decyzję o wysadzeniu zamku w roku 1939, mogłoby to naruszyć stabilność, tektonikę, czy jakkolwiek to fachowo nazwiemy, mostu Kierbedzia. Dlatego najprawdopodobniej zamek wówczas nie został wysadzony. Został de facto w czasie całej okupacji sprowadzony do ruiny. Był stojącą obok Starego Miasta ruiną. Była wykorzystywana tylko chyba niewielka część w trakcie samej okupacji. Tak, w czasie okupacji w piwnicach zamku na przykład były pomieszczenia, w których na użytek Rady Głównej Opiekuńczej, działającej jawnie, legalnie, z przyzwolenia władz okupacyjnych organizacji charytatywnej, polskiej organizacji charytatywnej, gromadzono zapasy żywności. W podziemiach zamku organizowano także, tu już konspiracyjnie, pod kryptonimem, pod opieką struktur konspiracyjnych Armii Krajowej, nielegalne wytwórnie broni. Tak więc zamek był wykorzystywany, aczkolwiek z punktu widzenia tych, którzy zamek widzieli, z punktu widzenia mieszkańców ówczesnej Warszawy, to była ruina. To była ruina, dokładnie tak, kiedy można zobaczyć na niemieckie zdjęcia lotnicze z lipca, czerwca 1944 roku, ukazujące Stare Miasto, to kompleks Starego Miasta przetrwał 1939 rok, przetrwał okres okupacji w miarę dobrym stanie, natomiast sam zamek od 1939 roku stał jako ruina i tak jak Państwu powiedziałem, on miał według niemieckich zamierzeń przypominać nam o klęsce i być takim dowodem klęski. Wyprzedzając nieco narrację, można powiedzieć, że gdyby w 1939 roku jednak zamek wysadzono w powietrze, no to nie zachwiałby tym mostem Kierbedzia, ani pobliskim wiaduktem Pancyra. Natomiast na szczęście
chociaż stał to jeszcze 5 lat, mogliśmy go, tak jak Pan powiedział, wykorzystać choćby do podziemnej produkcji granatów. Natomiast już powstania warszawskiego zamek nie przeżył. Tak. Myślę, że domykając ten okres zamku, dziejów zamku przed wybuchem powstania warszawskiego, warto dodać jeszcze tyle, iż Niemcy mieli również pomysł na przebudowę jego ruin, na stworzeniu w jego miejscu, na terenie po wysadzeniu, po zniszczeniu zamku własnych wizji architektonicznych. Z gigantyczną kopułą, przypomina mi się ten rysunek. Tak. To była tak zwana Parteihalle, hala partyjna warszawskiej organizacji NSDAP, która miała zostać po wojnie stworzona w niemieckim już mieście Warszawie. To miałby być taki symboliczne zwycięstwo nad przestrzenią, symboliczne przejęcie tego miejsca wcześniej związanego z suwerennością Polski przez budynek, przez obiekt, który symbolizowałby dominację państwa niemieckiego w jego nazistowskim wydaniu. Można powiedzieć, na szczęście, czy z wyroków historii, do takiego rozwiązania architektonicznego nie doszło. Powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie jest tym momentem, który kumuluje w sobie zarówno zniszczenie Warszawy, jak również kumuluje w sobie doświadczenie polskiego państwa podziemnego, struktur podziemnych, które można w dużym uproszczeniu powiedzieć, przez cały okres okupacji czekały na ten moment, szkoląc się, kształtując swoją świadomość obywatelską, czekały na moment, w którym będzie można zademonstrować wolę wolności poprzez akt walki. A nieprzypadkowo również ten moment stał się kluczowy w okupacyjnych dziejach Zamku Królewskiego w Warszawie. Pan ze względu na swoje zainteresowania badawcze i zainteresowania źródłowe jest bardzo dobrym adresatem do zadania pytania o to, jak wyglądały walki na terenie zamkowym. Czy to był obiekt istotny militarnie, czy był istotny z punktu widzenia powstańczych planów walki o Stare Miasto, obrony Starego Miasta przed wojskami niemieckimi. Nawiązując do tego, co Pan przed chwilą powiedział, zacznę może od stwierdzenia, że w naszej konspiracji długo toczono spór, czy należy włączać duże miasta do powstania powszechnego, jak to wówczas planowano, w momencie, kiedy oczekiwano, że Niemcy załamią się tak jak w listopadzie 1918 roku. Długo toczono ten spór i przez dłuższy okres czasu Warszawy nie planowano włączać do powstania powszechnego albo do powstania etapowego w ramach planu Burza. Wynikało to z wielu powodów, a jednym z nich było to, iż cierpiliśmy na bardzo chroniczne braki broni, zwłaszcza broni strzeleckiej, bo ile jeszcze materiały wybuchowe, granaty mogliśmy produkować konspiracyjnie, to może trochę pistoletów maszynowych, to jednak brakowało nam tej broni, byliśmy nieco sami. O ile partyzantka francuska czy jugosłowiańska otrzymywały bardzo duże zrzuty wyposażenia, my jej mieliśmy mniej i to niestety bardzo było widać 1 sierpnia. Ale kiedy już podjęto decyzję o tym, aby przeprowadzić powstanie w Warszawie, aby podjąć się walki miejskiej, no to sytuacja była od początku bardzo trudna i ten dramatyzm pytania bić się czy nie bić, to już na zawsze otwarte pytanie o sensu, bezsens powstania warszawskiego uwidoczniło się niezwykle dramatycznie właśnie tutaj, w rejonach Zamku Królewskiego 1 sierpnia 1944 roku, dlatego że ten obszar zamku oraz pobliskiego wiaduktu Pancera, a przede wszystkim Moskirbedzia, miały opanować pododdziały z batalionu Bończa. To były 101, 102 i 103 kompania. 103 kompania miała zaatakować Moskirbedzia od istniejącego zresztą do dzisiaj dużego budynku Domu Schichta, który był wówczas obsadzony przez Niemców.
Asto II jest to pierwsza kompania wspomóc to natarcie poprzez m.in. opanowanie ruin Zamku Królewskiego, Pałacu pod Blachą oraz wiaduktu Pancera, no bo zapewne większość miłośników Warszawy to wie, ale może nie każdy to wie, to przypomnimy Państwu, że w czasie do II wojny światowej, tu gdzie dzisiaj biegnie trasa WZ, był wysoki wiadukt, wiadukt Pancera, który prowadził w kierunku kościoła Świętej Anny i w kierunku kolumny Zygmunta. I te trzy kompanie miały przeprowadzić natarcie, opanować bardzo ważne obiekty. Tylko brakowało w sposób dramatyczny broni. 103. Kompania Batalionu Bończa wykonała samobójczy atak na Moskier Bedzia, obsadzony wówczas przez niemiecką Luftwaffe wyposażoną w szybkostrzelne działka automatyczne do zwalczania samolotów. Pocisk z kaliber 20 mm z takiego działka, trafiając w człowieka, rozrywał go na strzęp. Przeżyło tylko 5 żołnierzy tej kompanii, zresztą stawiennictwo kompanii 1 sierpnia wynosiło około jedynie 50%. Ten sam problem miały pozostałe kompanie, 101 i 102, przy czym o ile dowódca 103 kompanii zdecydował się na samobójcze natarcie na Moskier Bedzia, o tyle pozostali dwaj, dowódca 101 i 102 kompanii, zdecydowali nie wykonywać rozkazu w tym sensie, że jedynie demonstracyjnie ostrzelali dom Schichta i obsadzili wolne od Niemców Stare Miasto, tutaj w rejonie Placu Zamkowego. W tym 1 sierpnia udało im się opanować ruiny Zamku Królewskiego oraz na chwilę częściowo wejść do Pałacu pod Blachą, w którym stacjonowała wówczas niewielka załoga niemiecka. Tyle tylko, że Zamek Królewski znajdował się na szczycie skarpy, poniżej której znajdował się bardzo silny garnizon niemiecki. Mostu broniło bezpośrednio kilka dział przeciwlotniczych, w tym kaliber 88 mm. Po drugiej stronie Wisły, koło ogrodu zoologicznego, stała kolejna bateria dział 88 mm. Myśmy mieli dwa CKM-y, dwa RKM-y, kilka karabinów i kilkanaście pistoletów. Niemcy mieli siłę ognia, dywizjonu artylerii z działkami szybkostrzelnymi, w wyniku czego prowadzili z samego mostu Kierbedzia ogień zaporowy w kierunku Zamku Królewskiego. Wychylenie się przez okno, próba prowadzenia ognia z wschodniego skrzydła zamku powodowała od razu lawinę ognia ze strony przeciwnika. Niemcy mieli tuż przy wjeździe na most Kierbedzia armatkę szybkostrzelną, to się nazywało Wierling, to była broń szybkostrzelna przeciw samolotom, która wypluwała kilkadziesiąt pocisków w ciągu sekundy. I jeżeli stwierdzono z naszej strony jakieś próby ostrzeliwania tego obszaru, domu Schichta, który wówczas miał bardzo ważne... W domu Schichta znajdowało się niemieckie dowództwo saperów do spraw wysadzania mostów na Wiśle. W związku z czym Niemcy mieli tutaj bardzo newralgiczny punkt, którego bardzo intensywnie bronili, a jednocześnie dysponowali tu niewyobrażalną siłą ognia z punktu widzenia powstańczych możliwości. W związku z tym nawet obsadzenie Zamku Królewskiego nie gwarantowało tego, że można było ze wschodniego skrzydła prowadzić ogień. Jak długo ta nierówna walka trwała? Jak długo oddziały polskie świadome tej nierównoważności sił, nierównoważności potencjału próbowały opanować ruiny zamku, kiedy zaś wojska niemieckie definitywnie zabezpieczyły teren ruin zamku po to, aby przejść do kolejnego etapu natarcia, ale też do kolejnego etapu niszczenia i tak naprawdę dokończenia losów Zamku Królewskiego w Warszawie w czasie wojny. Zamek zasadniczo opisuje się jako w początkowym okresie powstania jako teren niczyj. To nie jest do końca precyzyjne określenie, dlatego że tak naprawdę przez pierwsze 4 dni sierpnia możemy uważać się za właścicieli ruin Zamku Królewskiego. Tu jakby na to nie patrzeć, porocznik Witowski, podchorąży Karolak wywieszają flagę na zamku. Bierze w tym udział również sierżant Malarz. Taka postać, która jeśli chodzi o powstanie warszawskie i Zamek Królewski jest postacią szczególną. On się nazywał Roman Aleksenow.
Z całą rodziną brał udział w Powstaniu Warszawskim. Nazywano go biczem na Niemców. Był strzelcem wyborowym. Był również dowódcą plutonów w 101 kompanii. Z tą postacią wiążą się najbardziej jakby... On najdłużej bronił zamku. Natomiast Samyk zaproponowano dowódcy batalionu Bończa, aby obsadzić zamek. Niestety zamek jest olbrzymim obiektem. Olbrzymim obiektem. Gdyby próbować obsadzić zamek, nie byłoby ludzi, żeby obsadzić barykady prowadzące w głąb Starego Miasta. I dowódca batalionu nie wyraził zgody. 101 kompania miała obsadzać rynek, miała obsadzać uliczki, miała obsadzać wylot na zamek, ale nie można było obsadzić zamku stałą obsadą. Do 4 sierpnia de facto pilnowaliśmy zamku. To było dosyć istotne, dlatego że na wieży zegarowej, na jej ruinach, mieliśmy punkt obserwacyjny. Wówczas trzymaliśmy jeszcze wieżę kościoła świętej Anny i mogliśmy się komunikować na przykład z Marenstadtem czy z Powiślem. Po 4 sierpnia to stało się już niemożliwe i zaczęło się coś takiego, co można określić jako walkę patroli w zamku. Niemcy powoli, krok po kroku odbierali nam ten zamek, ale żadna ze stron w nim nie nocowała, żadna ze stron nie tworzyła w nim stałych posterunków i ta sytuacja trwała mniej więcej do 14 sierpnia. Zresztą jeszcze dzień wcześniej, 13 sierpnia tutaj na wyjeździe z krakowskiego przedmieścia mieliśmy sytuację, że Niemcy podprowadzili pojazd, transporter wybuchowy B4, który powstańcy zabrali do Starego Miasta, to tak zwany historia czołgu Pułapki. I dramat tej historii zaczyna się tutaj, zaczyna się pod kolumną Zygmunta, zaczyna się u krańca ulicy Podwale. Tak. Ale że tak odpowiem do końca, de facto Niemcy opanowali zamek 19 sierpnia, a jego południową część 13, ponieważ zamek odgrywał, ruiny zamku odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ kto trzymał południową część zamku z wieżą grodzką, ten kontrolował i mógł prowadzić ogień na wiadukt Pancera. A dla Niemców pierwszą rzeczą w Powstaniu Warszawskim było wywalczenie wolnych dróg komunikacyjnych. Oni potrzebowali wolnego przejazdu przez Moskierbedzia, wiadukt Pancera, a potem w kierunku dzielnicy rządowej, czyli w kierunku Placu Saskiego. Droga komunikacyjna, jaką był wiadukt Pancera, wróci za moment w naszej rozmowie jako punkt wyjaśniający w pewnym stopniu i tłumaczący datę wysadzenia zamku. W każdym razie do 19 sierpnia możemy przyjąć, że ruiny zamku, to co zostało z zamku, zostało opanowane przez wojska niemieckie, przez wojsko okupacyjne i to oznacza rozpoczęcie ostatniego etapu zagłady zamku, ostatniego etapu niszczenia zamku. Myślę, że niejedna z osób słuchających naszej rozmowy zastanawia się, kiedy to nastąpiło. W historiografii polskiej, we wspomnieniach osób, które zajmowały się historią zamku przez wiele lat, dominowało takie przekonanie, iż zamek został wysadzony, zamek został zniszczony na przełomie listopada i grudnia 1944 roku. Stały za tym przekonaniem wspomnienia wielu znaczących i wielu wybitnych dla dziejów zamku osób, uczestników akcji pruszkowskiej, ratowania dzieł sztuki po upadku powstania, ale dzięki badaniom źródłowym sprzed kilkunastu już lat okazało się, że nie jest to data właściwa, że właściwym momentem datowania wysadzenia zamku jest wrzesień 1944 roku. Proszę przypomnieć, kto i w jakich okolicznościach zmienił to datowanie jako pierwszy. My tak. Dzisiaj zmienimy, czy pan je znaczy, zmieni? Znaczy drugi nie, raz, nie ale będziemy, nie będziemy musieli, na szczęście niczego nie będziemy musieli zmieniać, ale tak jak słusznie pan zauważył, rzeczywiście
Przez wiele lat nasi najwybitniejsi, czy to architekci, czy profesorowie związani z odbudową zamku, no bo i Stanisław Lorenz, i Jan Zachwatowicz oraz Józef Sigalin, ludzie, którzy budowali, odbudowywali to miasto. Nie wiem, czy byliby szczęśliwi z tego zestawienia. To prawda, aczkolwiek wszyscy jakby są postaciami milowymi, jeśli chodzi o odbudowę Warszawy. Tak. Wywodzili się z zupełnie różnych środowisk, mieli zupełnie różne spojrzenie na to, jak to powinno wyglądać, ale każdy z nich pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę, taką czy inną. I oni Stanisław Lorenz, jak pisał o zburzeniu zamku, to on kierował się logiką. Logika podpowiadała, że skoro wiele ocalałych pałacy wysadzono dopiero pod koniec grudnia 1944 roku, no to przez analogię uważał, że Zamek Królewski zapewne również, no bo jeżeli ktoś wysadza Pałac Saski w grudniu, no to być może i zamek. Zresztą no, Jan Zachwatowicz szukał świadków, tak? I tych świadków znajdował, ale one okazywali się niezbyt wiarygodnymi świadkami. Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, tutaj olbrzymią rolę w zmianie tej narracji o zniszczeniu zamku odegrał pan Zygmunt Walkowski. Pan Zygmunt Walkowski, który nie mając dostępu do oryginalnych niemieckich dokumentów z epoki, sięgnął po inne dokumenty z epoki, mianowicie po zdjęcia. On, analizując zdjęcia brytyjskie, amerykańskie, rosyjskie i niemieckie, tak jak zresztą wykonał pracę archeologa. Archeolog czasami nie ma dostępu do informacji źródłowej pisanej, więc obserwuje przez obserwację i badanie tego, co pozostało, przez opis materialnych pozostałości. I pan Zygmunt Walkowski, analizując zdjęcia lotnicze, szybko się zorientował, że zamek został zniszczony, całkowicie zrównany z ziemią jeszcze w okresie Powstania Warszawskiego. Zresztą tutaj jakby znalazł zdjęcie, wówczas datowane poprawnie, na 8 września 1944 roku, ukazujące przygotowania, burzenie zamku, oraz porównał to ze zdjęciami lotniczymi i stwierdził, że już 13 września 1944 roku, a więc niecałe dwa tygodnie po upadku Starówki, zamek musiał być już zburzony. To były jego ustalenia, które na szczęście w wielu publikacjach przebiły się i obowiązują, że to był już wrzesień 1944 roku. Tylko pan Zygmunt, oglądając jedynie zdjęcia, nie miał tutaj dostępu do zdjęć każdego dnia, bo te zdjęcia były wykonywane co kilka dni z samolotów na przykład, mógł podać, że już 13 września zamku nie było. Nie mógł jasno sprecyzować dokładnej daty jego zburzenia, natomiast stwierdził, zgodnie z prawdą, że 13 września już tego zamku nie było. Warto dodać, że pierwsza publikacja na nowo datująca, czy rekonstruująca datowanie zniszczenia Zamku Królewskiego ukazała się w Kronice Zamkowej, czasopiśmie wydawanym przez Zamek Królewski w Warszawie. Teraz okazuje się, że minęło od tamtych czasów ponad 70 lat. Wydawałoby się, że wszystko już wiemy, wszystkie źródła są znane, ale historyk czy archeolog zgodnie ze swoją powinnością badawczą, kiedy przeszukuje archiwa, natrafia na źródła, które mogą nie tyle może historię zmieniać, ale doprecyzowywać jej ustalenia. Pan, prowadząc badania źródłowe w archiwach niemieckich, natrafił na takie dokumenty. Proszę się podzielić efektem badań. Znaczy, prowadząc badania nad wojskami niemieckimi pacyfikującymi powstanie, udało się w niemieckich archiwach między innymi odnaleźć bardzo ciekawe sprawozdanie, raport niemieckich saperów na temat Powstania Warszawskiego. Ten dokument udało się sprowadzić kilka lat temu do Polski, a ostatnio w ramach pewnego projektu w Instytucie Pileckiego razem z doktorem Grzegorzem Jasińskim, autorem monografii Żoliborz 44, monografii Powstania w tej dzielnicy, wydaliśmy książkę Dawid kontra Goliat, niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskim i między innymi właśnie oparliśmy tą książkę na niemieckich dokumentach wojsk saperskich. No i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, iż Niemcy pozostawili w tych dokumentach całkiem ciekawe zapiski poświęcone szczegółowemu niszczeniu miasta, w tym historii losów Zamku Królewskiego w okresie Powstania Warszawskiego. I wiele lat temu Melchior Wankowicz napisał monumentalne dzieło Monte Cassino. Książkę, która pod względem historycznym broni się słabo,
ale jako esej jest niezwykle wciągająca. I pamiętam tam, czytałem ją jeszcze jako młody człowiek, był tam rozdział, który nosił tytuł Człowiek zabijany na raty. I tak przez porównanie mogę powiedzieć, że Zamek Królewski też był zabijany na raty. Tak jak już tutaj rozmawialiśmy, pierwszy cios spadł na niego 17 września 1939 roku, a potem była decyzja, aby go wysadzić w powietrze. Ale wyrok wówczas jeszcze odroczono. Kiedy wybuchło powstanie, w pierwszej kolejności na zamek sypały się pociski z dział przeciwlotniczych stojących na Pradze i przy moście Kierbedzia, ale tego typu amunicja nie była w stanie zniszczyć zamku. Kiedy Niemcy dławili opór w Starym Mieście i kiedy 18-19 sierpnia ostatecznie obsadzili Zamek Królewski, postanowili wykorzystać go w pierwszej kolejności jako bazę wypadową do dalszego natarcia, głównie świętojańską, w kierunku katedry. Zresztą Niemcom nie przechodziło w czasie powstania przez gardło słowo Zamek Królewski. Oni mówili, że to jest Alten Warschauer Schlosse, albo w ogóle Alten Schlosse, Stary Zamek. Stary Zamek Warszawski. Tak, tak, Stary Zamek Warszawski. Tak, to dla nich nie był królewski. Jakby ten. I tutaj oddziały SS Dillewangera obsadziły ruiny zamku 19 sierpnia. Na dziedzińcu ustawiono moździerze. Ustawiono moździerze, zresztą to jest taki symboliczny moment, bo jakby wspomniałem państwu, o dzielnym sierżancie malarzu, no to już on już nie żył, 19 sierpnia już nie żył. Można powiedzieć, że obrońca zamku nie żył, a Niemcy byli już wtedy w zamku. Ustawili moździerze, stąd obstrzeliwano dalej Stare Miasto, stąd wychodziły kolejne ataki na katedrę. Między 21 a 27 sierpnia z zamku wychodziły ataki na katedrę. Ale Niemcy bali się powstańców. W tym sensie bali się powstańców, że wielu powstańców prowadziło działania nieszablonowe, zakradało się w nocy na ich tyły, atakowało patrole. I Niemcy nie czuli się bezpiecznie w zamku. Dillewangerowcy nie czuli się tutaj bezpiecznie. Dlatego też 22 sierpnia zaczął się kolejny etap zabijania zamku na raty. Wówczas sprowadzono do zamku pluton specjalny Tajfun. To był oddział, pododdział wyposażony w eksperymentalny środek paliwowo-powietrzny do niszczenia podziemi. Wtłaczało się mieszankę zwaną mieszanką A, mieszało się z powietrzem, zapalało się zapalarką, powodowało to gigantyczne, wieloprzestrzenne wybuchy. Coś, co było zaprojektowane do niszczenia umocnień stałych linii Maginota, zostało 22 sierpnia o godzinie 13.30 zastosowane w piwnicach Zamku Królewskiego. Niemcy, powtórzmy, 22 sierpnia. To jest kolejny etap zabijania zamku. Godzina 13.30. Niemcy z pedantyczną dokładnością odnotowali właśnie taką godzinę. Wówczas wysadzili w powietrze piwnicę zamku. Zamek nie został wówczas zniszczony, ale się zapadł częściowo, ponieważ jego piwnice wyleciały w powietrze po to, żeby powstańcy nie mogli na przykład od strony ulicy Brzozowej czy od strony ówczesnego gmachu PKO przedzierać się jakoś piwnicami, bo Niemcy mieli tutaj, bali się tego, że w nocy powstańcy będą im przechodzić, bo rzeczywiście wcześniej, w pierwszych dwóch tygodniach powstania trwały tu walki patroli, więc Niemcy i Polacy walczyli tutaj w zamku siłami patroli, więc żeby to ostatecznie ukrócić, Niemcy postanowili zamek zamienić de facto w już zniszczony obiekt. Już nie można go było wówczas odbudować. Nawet gdyby zamek już dalej nie był niszczony, to on już osiadł, już nie miał piwnic. Ale jeszcze trwała walka o Stare Miasto, więc póki broniło się Stare Miasto, Zamek Królewski, a właściwie już w tym momencie jego dziedziniec, był wykorzystywany przez Niemców jako stanowiska dla moździerzy, jako pozycje wyjściowe do natarć. Kiedy 2 września padło Stare Miasto, Niemcy mogli znowu zainteresować się zamkiem bardziej. I zastosować eksperymentalny system Tajfun. System Tajfun zastosowali już 22 sierpnia. Już, że tak powiem, wtedy ten system Tajfun spełnił swoją rolę. On potem był wykorzystywany między innymi do zabijania powstańców i ludności cywilnej w kanałach. Tutaj film Andrzeja Wajdy opowiadający na przykład o ewakuacji z Mokotowa. Nieświadomie, bo Andrzej Wajda tego nie wiedział, kiedyś tworząc ten film, ale opierał się na bazie doświadczeń powstańczych. No to właśnie wówczas między innymi Niemcy stosowali system Tajfun przeciwko powstańcom. Natomiast tutaj na samym początku września jest rozkaz, aby z jednej strony zniszczyć wszystkie budynki bezpośrednio przylegające do Wisły, czyli te, które są na Podzamczu, poniżej Skarpy Wiślanej. Niemcy na początku września wysadzają w powietrze wszystkie budynki, z wyjątkiem budynku Szichta, gdy też, jak ja powiedziałem, tam mieli swoją centralę saperską, natomiast niszczą te budynki. Dzisiaj, gdzie mamy wybrzeże kościuszkowskie, przygotowują się do obrony na linii Wisły.
I teoretycznie można by powiedzieć, że Zamek Królewski powinien zostać, ponieważ jego ruiny, jako punkt oporu, jego ruiny dają dobry wgląd w Pragę. Oni już przygotowywali się na początku września, ale do obrony na linii Wisły przeciwko Armii Czerwonej. Ale staje się coś zupełnie innego. Podejmują decyzję, aby dokończyć to, co przerwali w 1939 roku. Podejmują decyzję o wysadzeniu Zamku Królewskiego całkowicie i doszczętnie. Przy czym to jest decyzja czysto polityczna i czysto emocjonalna. Tak, a jaką było od samego początku okupacji? Niemcy uważali, że istnieje u nas w Polsce takie powiedzenie, że dopóki Zamek Królewski stoi, jeszcze Polska nie zginęła. Znaczy, ja powiem szczerze, że nigdy się z tym z naszej strony nie zetknąłem. Nie znam takiego powiedzenia. Być może ono istniało niegdyś. Natomiast Niemcy byli właśnie przekonani, że Zamek Królewski reprezentuje siły witalne narodu polskiego. I to była decyzja, że należy go zburzyć, mimo iż było to działanie wbrew logice wojskowej. Dlatego, że budynki stojące na skarpie mogły nawet w formie ruiny być skuteczną ochroną przed ostrzałem z Praskiego Brzegu. A jednak Niemcy zdecydowali się zamek wysadzić i rozpoczęli minowanie, wysadzanie zamku, właściwie najpierw minowanie 7 września, a skończyli 11. Jeżeli zadamy sobie dzisiaj pytanie, kiedy Niemcy zburzyli zamek, to możemy odpowiedzieć, że licząc najpierw 17 września 1939, potem 22 sierpnia użycie systemu Tajfun w piwnicach, a potem między 7 a 11 września jego całkowitą destrukcję. Znaczy, nad naszą rozmową, jak sądzę, wisi cały czas pytanie, kiedy? Więc odpowiedź na to pytanie brzmi, iż zamek został ostatecznie zniszczony w sensie wojskowym, acz z inspiracji, z motywu ideologicznego i politycznego? Między 7 a 11 września 1944 roku. I dlaczego trwało to tak długo? Otóż niszczenie zamku było zaplanowane na 48 godzin, ale Niemcy wysadzali zamek przy użyciu ciężkich bomb lotniczych. I w pewnym momencie im tym bomb zabrakło. I jest taki meldunek niemiecki, że na dzień 9 i 10 września należy czasowo wstrzymać wysadzanie zamku, bo skończyły się bomby. Znaczy Niemcy wiercili niezależnie od tych bomb otwory, podkładali różnego rodzaju ładunki wybuchowe, ale główną siłą niszczącą zamek były bomby lotnicze. Jak ważne było to wydarzenie z punktu widzenia niemieckiej polityki niszczenia miasta, niech świadczy fakt, że głównodowodzący saperów niemieckich odpowiedzialnych za niszczenie miasta w ramach pacyfikacji Powstania Warszawskiego, major Herzog, osobiście, mimo rany, jaką otrzymał 2 dni wcześniej w czasie walk na Nowym Świecie, major Herzog osobiście przyjechał nadzorować całkowitą i ostateczną detonację Zamku Królewskiego. Karl Herzog był wówczas majorem Wehrmachtu, wojsk lądowych, Herr. Przeżył wojnę i jak między innymi ostatni dowódca 9 Armii, który nadzorował, generał Ludwitz, który nadzorował niszczenie miasta z punktu widzenia strony wojskowej, zrobił karierę w Armii Bundeswehry. Doszedł tam do stopnia generała, zakończył służbę w Bundeswehrze w latach 60. w stopniu generała, a potem został jednym z czołowych przedstawicieli niemieckich kamerszaftów, czyli takich organizacji kombatanckich zrzeszających żołnierzy z czasów II wojny światowej. Generał Herzog zmarł dopiero w roku 1998, na rok przed wejściem Polski do NATO. Jeszcze rok, a bylibyśmy sojusznikami, mówiąc tak troszkę... Na wyrost. Na wyrost i ironicznie oczywiście. Myślę, że to już jest opowieść, temat na opowieść o innej historii, ale też o ważnych kwestiach związanych z doświadczeniem wojny. To byłaby opowieść o odpowiedzialności, o powojennych losach bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennych losach tych, którzy z tym państwem podziemnym i z dziedzictwem kulturowym Polski czynnie walczyli, łamiąc zresztą przepisy prawa międzynarodowego. Myślę, że zbliżając się do końca, warto, aby tych, którzy z nami w tej chwili są, zostawić z takim bardzo ważnym przekonaniem o trwałości historii, że historia nigdy się nie kończy. Nie kończy się dlatego, że nie kończy się pamięć ludzka o ważnych wydarzeniach,
które kształtują naszą zbiorowość, ale nie kończy się także dzięki historykom, którzy dzięki badaniom źródłowym, dzięki temu, iż penetrują zasoby źródłowe w różnych krajach, w różnych miejscach i pod różnymi szerokościami geograficznymi, doprecyzowują czasowe wymiary naszej przeszłości, doprecyzowują fakty. Dzięki czemu, spotykając się 70 kilka lat po zakończeniu wojny, mówiąc o Powstaniu Warszawskim, ciągle możemy mówić o czymś, co jest nowe, o nowych ustaleniach, o nowych faktach i o nowym spojrzeniu na historię. I dopowiadając jeszcze, w pełni zgadzając się z tymi słowami, można by powiedzieć, że istotą badań historycznych jest też ujęcie holistyczne. To znaczy... Wszechstronne, tak. Wielowymiarowe, bo paradoksalnie, kiedy nie mieliśmy dokumentów, mogliśmy sięgnąć po zdjęcia. Gdybyśmy nie mieli zdjęć w czasie odbudowy zamku, mogliśmy ustalić pewne rzeczy w trakcie badań archeologicznych. Kiedy pozyskaliśmy dokumenty, mogliśmy sięgnąć do materiałów źródłowych wytworzonych przez przeciwników Powstania Warszawskiego. I te wszystkie narracje są oczywiście ze sobą spójne. To też ważne, żeby potwierdzić dokumenty źródłowe pisane zdjęciami, a zdjęcia badaniami archeologicznymi. Stąd jakby w historii poznawania zagłady zamku w okresie Powstania Warszawskiego wystąpiły ostatecznie wszystkie te elementy. Nawet kiedy jeszcze nie mieliśmy dokumentów, mogliśmy sięgnąć do źródeł w postaci zdjęć lotniczych, a potem szczęśliwie udało nam się jeszcze bardziej to doprecyzować właśnie dzięki badaniom związanym z zagładą miasta w okresie powstania. Myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy na kolejnych spotkaniach, jeśli zostaniemy na nie zaproszeni. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Ja również panu dziękuję. Pytanie, czy jakieś pytania są ewentualnie do nas? Nie ma. Okej. W takim razie dziękujemy państwu. Dziękujemy. Proszę Państwa, przed chwilą mieli Państwo niezwykłą okazję obejrzeć webinarium poświęcone Powstaniu Warszawskiemu i Zamku Królewskiemu, a naszymi gośćmi byli pan profesor Piotr Majewski oraz archeolog i historyk wojskowości Norbert Bończyk. A ja mam dla Państwa jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze na 10 sierpnia, wtedy odbędzie się kolejne webinarium z panią dr Anną Myślińską z Muzeum Narodowego w Kielcach, która opowie Państwu o roku 1920, o wojnie w sztuce roku 1920. A to, co mam w ręce, proszę Państwa, to gogle. Dzięki tym goglom mogą Państwo się przenieść w ten tajemniczy świat Powstania Warszawskiego. 63 dni, prawdziwa historia i wirtualna rzeczywistość. Zapraszam Państwa codziennie do Zamku Królewskiego, oprócz poniedziałków. Dzięki tym goglom przeniosą się Państwo w świat filmu pod tytułem Kartka z Powstania. Także zapraszam w imieniu swoim oraz w imieniu organizatora Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Widzimy się 10 sierpnia na kolejnym webinarium.